Co tam dostałeś? O proszę, a jaka nagroda startowa. I kartę? 16 to my. Będzie zapełniona tak. Chyba. A, ja wiem. Ale ogólnie tak. Fair play, inwalid. Pod te zawody. Tyle zostało minut do rozpoczęcia zawodów i pokażemy na szybko jeden z naszych zestawów, co wykombinowaliśmy. Łowimy bardzo delikatnie, czyli zobaczcie sobie, taka PFO-eczka, w której w środku mamy CSL-a z fermentowanej kukurydzy, malutko, dosłownie garstka puszkowanej kukurydzy, troszeczkę peletów i na to wszystko dosypiemy dosłownie 5 małych 14 mm Red Leaverów. Taka PFO-eczka, do tego zobaczcie, czodzik z jednym pojedynczym popkiem, to będzie dokładnie prezentowało się w ten sposób. Delikatnie, bez przesypywania, punktowo szukamy ryby, rozjeżdżamy się po całym stanowisku jak tylko da i zobaczymy, co pierwsza doła pokaże. Działamy. A więc zaczęliśmy sondowanie. Łuki Hunterem sprawdza na echosondzie, jakie tu mamy place. Będzie ciężko widać 0,8, ale będziemy stawiać, zaraz będzie widać. Zdecydowanie będziemy się próbowali wstrzelić stare koryto. Zaraz echo powinno pokazywać. Tu już tak. Mamy metr. Tutaj zawis... mamy graniczny marker. Tak. I tutaj dokładnie. Gdzieś tu, w tym miejscu. Zobaczcie, tam gdzie teraz Hunter sobie pływa, to za chwileczkę zobaczcie. Z 1,10 m. Zaraz będziemy mieli zgłębienie lekkie. 1,20 m do 1,60 m. I w to metr, dokładnie zobaczcie. I w tym 1,60 m będziemy starać się wszystkie zestawy tutaj kłaść. Widzicie ten spadek. Tak jest. No i tam, na tą porę roku. O, szczupak pogonił. No, taki no i ten jeden taki szperacz też, tak, będziemy kombinować, szukać jednym kijem. A, pora roku taka, że już zimno, choć zasiadka wygląda na mega udaną, bo ma mieć po 20 stopni w dzień, 10 stopni w nocy, więc ma być ciepło. Może ryba wyjdzie na płytkę, to wtedy tutaj Dano też pokaże. Mamy metr wody przy wyspie, wtedy poświrujemy. No i zobaczymy. Dokładnie. A tak, przyczepa, zaraz będziemy rozkładać dalej. Jacku, ale tak zdrowo. Uważaj, bo leci wiadro. Tak. Leci, no. Mamy to. Nachyl głowę. Pipi! Magaj dole, tylko PB! Brawo! Super! Udało się! Ile? 19,450. Jeszcze raz powiedz co? 19,450. Nie wierzę. Takie wyniki to tylko skarpiowy muki. Pozdrawiamy! Jeszcze jedno wiadro! Lecimy tutaj! My jesteśmy szczere chłopaki, troszkę pobalowaliśmy w nocy z tym oto kolegą, zresztą widzicie pod mojej twarzy, ale to już jest koniec sezonu, przyjechaliśmy tu bez żadnej spinki, w nocy wyciągnęliśmy ładnego karpika 19, więc te zawody bardzo dobrze się dla nas zaczęły, niestety albo istety, klasyfikacja 5 ryb, więc powoli będziemy starać się odławiać, na ten moment chcemy nawet i te mniejsze ryby, i byleby zrobić komplet. No i co? Siananeczko, tosty, wywózka i tak jak lubimy to najbardziej, jedziemy po te wielkie kapry.
Kolego, jak tam murale? Nie, no spoczko, fajnie, wszystko jest git, jestem po spinie ryby. Była to duża ryba, ale powiązałem na nowo przypłon, wywiozłem w to samo miejsce i tyle, no, czekam dalej. Obiadek, piweczko. Zaraz będzie obiadek, zjemy i... Siema, słuchajcie, ostatnia doła przed nami, dzisiaj przez noc mieliśmy jedno branie, był to karpik 9,5 kg, który niestety nie zostanie zaklasyfikowany, bo ważymy tutaj rybki od 10 kg, a teraz 7.30 będę oddalał się troszeczkę jednym zestawem od wyspy i wracamy trochę do grubszych przynęt, cały czas łowimy na 10 mm popki, teraz klasyczna 20 podbita popkiem i do udeczki. Tylko taka PVA, oczywiście wszystko niezawodny Red Leaver w tym sezonie i kombinujemy. 24 godziny to jeszcze dużo czasu. No i ostatni obiadek tych zawodów. Zjemy sobie świniaczka z kapustą, z grochem. PV-ki już mamy przyszykowane. Jesteśmy po braniu. Niestety Daniel spiął rybkę w trzcinach. Ale to nic. Noc przed nami. I będziemy starać się wydubać jeszcze przynajmniej dwie rybki. Łuki nagrywa. Siema, siema, bo nagrywamy na dwa kadry. Mamy taką zabawę z Łukim. Kto pierwszy rozgniecie ręką jajko, wygrywał 5 dych, także zaczynamy. Uważaj, nie, jak strzelić, żeby nie na ten, nie na fotel. No, go. Ała, ale jebło. 5 dych. No nieźle. Uuu, wiedziałem, że na fotel nie strzelałeś. Przydało się. Co, nagrywasz? You're welcome. Słuchajcie, 23.30, noc cudów, mamy nadzieję, że się zaczęła. Tak, drugi. Mamy strzał, druga ryba. Drugi konik. Tak jest. I jeszcze trochę czasu przed nami. Fajna rybeczka. Tak jest. A więc zostało 10 godzin, ale to noc cudów, jak to zwykle było na zawodach. Swoje trzeba wysiedzieć, no, dokładnie. Trzeba. Popracować. Więc bierzemy do końca. Kolejna piękna rybka. Daję wyżej troszeczkę. O, pięknie. Prawa ręka wyżej. O, tak. I walczymy do końca. Odbij. O, szedł. Widać go jeszcze? Tak, tu stoi. O, kolego w drugą stronę. Dobra, poszedł. No to super. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Ale ci w tym roku darzy na zawodach. Darzy, tak? Powiedz coś. No i siemanko, właśnie skończyliśmy zawody. I pakujemy mandżur i jedziemy na kaczki. A jak wyniki? A wyniki na chuja. Thank you.
No słuchajcie, nie spodziewaliśmy się. Udało się. Drugie miejsce i zgarniamy również Big Fisha. Słuchajcie, 25 gram przewagi nad trzecim miejscem w dwóch rybach, więc coś nieprawdopodobnego, ale nadzieja do końca, więc kończymy tą imprezę. Ruszamy na wakacje. I jedziemy na wakacje. Piona! Yo!